fina wojska polskiego i poczet sztandarowy. Dziękuję Państwu. Proszę o zajęcie miejsc. Przepraszam, nie możemy tutaj stać. Musimy usiąść. Tutaj nie stoimy. Prosimy bardzo. Paranie mogą być w tyłu. Mamy po drugiej stronie w sekretarz. Dlatego, że proszę. Przechodzimy na drugą stronę. Oddamy. I teraz się sprawdza. Niewiele nam sił zostało, ale wiele mam. Tak, dzień dobry, witam. Czyli ja nie jestem. Thank you.
Пані Вероніка? Ні, ні. Як це? Я пишу, що всякого віншу зі мене вже. Такі ребята, да, ви можете. Na niezłomna, prawda? Wielu mówi, że pierwszy mój rodzic jest wyższy. Bardzo serdecznie dziękuję.
Witamy Państwa na uroczystym apelu pamięci połączonym ze składaniem wieńców przy mauzoleum matki i serca syna z okazji 150. rocznicy urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Szanowni Państwo, uroczystość rozpocznie odegranie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, po którym odegrany zostanie hymn Republiki Litewskiej. Proszę Państwa o powstanie. Oddział Baczność na ramię pań. Prezentuj pań. Na prawo chodź. Oddział Baczność na ramię tań, do nogi tań, oddział spać.
Szanowni Państwo, w imieniu organizatorów dzisiejszej uroczystości, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i szefa urzędu, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka oraz ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, jej ekscelencji pani ambasador Urszuli Doroszewskiej, mam zaszczyt powitać wszystkich dostojnych gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam weteranów walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z Polski, Litwy i Białorusi. Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, prezesa Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, żołnierzy II Konspiracji Niepodległościowej, prezesów organizacji kombatanckich, członków Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie urzędu, na czele z przewodniczącym Rady, panem sędzią Bogusławem Nizieńskim, kanclerzem kapituły Orderu Orła Białego. Pan sędzia urodził się w Wilnie 2 marca 1928 roku. Witam przedstawicieli środowisk ofiar represji wojennych i powojennych, sybiraków, byłych więźniów politycznych oraz działaczy opozycji antykomunistycznej, wśród których są z nami obecne panie ze Stowarzyszenia Kobiet Więzionych, Internowanych, Represjonowanych w stanie wojennym z całej Polski. Witam przedstawicieli władz litewskich. Witam posłów na Sejm Republiki Litewskiej, panią Wandę Krawczonok, pana Jarosława Narkiewicza, pana Czesława Olszewskiego, pana Michała Mackiewicza. Witam sygnatariusza aktu niepodległości Litwy, pana Czesława Okińczyca. Witam władze samorządowe Wilna, rejonu Wileńskiego, Solecznickiego i Krockiego. Są z nami również wojewodowie zachodniopomorski, pan Krzysztof Kozłowski oraz dolnośląski, pan Paweł Freniak. Witam czcigodne duchowieństwo. Witam przedstawicieli instytucji państwowych, Wojska Polskiego, ludzi nauki i kultury oraz harcerzy, strzelców, organizacji pozarządowych, młodzież szkolną. Szczególnie gorąco witam rodaków z Litwy. Witam przybyły na dzisiejszą uroczystość poczet sztandarowe. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, pana ministra Jana Józefa Kasprzyka. Uprzejmie proszę pana ministra o wystąpienie okolicznościowe. Wielce czcigodni weterani walki o niepodległość Rzeczypospolitej, ekscelencjo pani ambasador, szanowne panie, szanowni panowie. Spotykamy się w Wigilię 150. rocznicy urodzin ojca naszej niepodległości, marszałka Józefa Piłsudskiego. Spotykamy się na Wileńskiej Rosie, gdzie zgodnie z jego życzeniem spoczęła jego matka Maria Zbilewiczów-Piłsudska i spoczęło jego serce. Józef Piłsudski ukształtowany był przez Wilno. Wielokrotnie o tym podkreślał, wielokrotnie o tym mówił, że to Wilno wychowało go. Atmosfera domu rodzinnego, zwłaszcza zaszczepiona przez matkę miłość do tradycji i poezji romantycznej, uczyniła z niego człowieka, który poprowadził potem naród do zwycięstwa, do niepodległości. Marszałek Piłsudski wzrastał w tym ukochanym mieście w atmosferze kultu filomatów i filaretów, kultu tych, którzy zsyłani byli w głąb Rosji przez Nowosyjcowa. Ukształtowany był przez ducha Juliusza Słowackiego i Adama Mickiewicza. Ukształtowany był przez cele Konrada, przez ten moment, w którym z Gustawa narodził się Konrad. Tu w Wilnie Józef Piłsudski wiedział, że będzie bojownikiem o niepodległość Rzeczpospolitej. Tym bojownikiem wyrosłym z pięknej polskiej tradycji romantycznej.
przypomniał dziś ksiądz pułkownik testament marszałka, który bardzo precyzyjnie określał to, że w tym miejscu ma spocząć jego ukochana matka. Matka, która go do wszystkiego, jak pisał w testamencie, co czynił, ukształtowała i wychowała. Wychowała go przede wszystkim w miłości do Polski, do polskiej tradycji romantycznej i do tych słów, które Piłsudski zażyczył sobie, aby na grobie matki jego serca znalazły się. To ten fragment poematu Wacław. Bo on jest właściwie kluczem do zrozumienia Józefa Piłsudskiego, żeby zacytować innego mieszkańca Wilna, Stanisława Cata-Mackiewicza. To są te słowa. Ty wiesz, że dumni nieszczęściem nie mogą za innym śladem iść tą samą drogą. To znaczy, że nawet w nieszczęściu można i trzeba zachować dumę, honor, godność, mieć zawsze wysoko podniesioną głowę, miłować wolność i nigdy nie iść za innych śladem, tylko własną ścieżką. Ścieżką, którą Józef Piłsudski nazwał drogą do niepodległości. I drugi fragment, który na tej mogile się znajduje. Gdy mogąc wybrać, wybrał zamiast domu gniazdo na skałach orła. Niechaj umie spać, gdy źrenice czerwone od gromu i słychać jęk szatanów w sosen szumie, tak żyłem. Piłsudski był wierny tym słowom Juliusza Słowackiego i tak wychował pokolenie weteranów, którzy są tutaj razem z nami. Oni zamiast domu i spokoju wybrali gniazda na orlich skałach. I to jest testament marszałka, który płynie z wileńskiej Rosy dla nas współczesnych. Szybować zawsze wysoko, jak orły, aby na koniec swego żywota móc za marszałkiem powtórzyć, tak żyć, jak żyłem, warto było. Chwała marszałkowi. Dziękuję panu ministrowi. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, jej ekscelencję panią Urszulę Doroszewską. Uprzejmie proszę panią ambasador o wystąpienie okolicznościowe. Wielce szanowni weterani i wszyscy dostojni goście. Przyjechaliśmy tutaj, Polacy z Polski, Polacy z Litwy, a także Litwini, żeby oddać hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Wdzięczni jesteśmy przede wszystkim Józefowi Piłsudskiemu za to, że odbudował państwo polskie. Ale chcemy również, a może przede wszystkim, okazać wdzięczność za to, że to państwo polskie obronił w 1920 roku. To zwycięstwo obroniło nie tylko Polskę, ale również Litwę i inne kraje Europy Wschodniej przed nawałą bolszewicką i zapewniło im jeszcze lata niepodległości. To jest najważniejsze w naszej wdzięczności dla marszałka. Dziękuję. Dziękuję pani ambasador. Szanowni Państwo, o modlitwę za duszę marszałka Józefa Piłsudskiego, jego matki Marii z Bielewiczów Piłsudskiej oraz wszystkich żołnierzy spoczywających na cmentarzu wojennym na Rosie uprzejmie proszę notariusza kurii ordynariatu polowego Wojska Polskiego, dziekana Straży Granicznej, księdza pułkownika Straży Granicznej Zbigniewa Kępę, przedstawiciela biskupa polowego Wojska Polskiego, kanclerza prawosławnego ordynariatu polowego księdza pułkownika Michała Dudicza, przedstawiciela prawosławnego biskupa polowego Wojska Polskiego, księdza porucznika Dawida Banacha, przedstawiciela ewangelickiego biskupa wojskowego.
szczególnym miejscu, żebyśmy modlić się za duszę świętej pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego i za jego zmarłą mamę Larię. Słowami pieśni, którą śpiewamy, którą modlimy się na cmentarzu żegnając naszych zmarłych. Chcemy Maryi powierzyć te dwie drogie osoby Matce Bożej Miłosierdzia. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezka dole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam pokaż. O, łaskawa, o, litościwa, o, słomotka, Panno Maryjo. Módlmy się. Boże, Ty przebaczasz grzesznikom i dajesz wieczną radość świętym. Dopuść do obcowania z nimi Twojego sługę marszałka Józefa Piłsudskiego, jego mamę Marię. I spraw, aby w dzień zmartwychwstania z duszą i ciałem znaleźli się w Twojej obecności. Przez Chrystusa Pana naszego. Dziękując Bogu za marszałka Józefa Piłsudskiego, za jego narodziny, za to, co zrobił dla ojczyzny naszej i za jego czyny, które doprowadziły do wolności. 150. rocznicę urodzin, wznieśmy gorące modlitwy nasze do Pana naszego Jezusa Chrystusa o spokój jego duszy, rodziny i jego żołnierzy. Módlmy się o spokój dusz zmarłych sług Bożych, aby zostały im odpuszczone wszystkie grzechy, świadome i nieświadome. Aby Pan Bóg przyjął ich duszę tam, gdzie sprawiedliwi pokojem się cieszą. O miłosierdzie Boże, Królestwo Niebieskie i grzechów im w odpuszczenie, Chrystusa nieśmiertelnego Króla i Boga naszego prośmy. Boże duchów i ciała wszelkiego, który śmierć deptałeś, szatana obezwładniłeś, darowałeś życie Twemu światu, sam Panie, daj odpoczynek duszom zmarłym Twoim sługom w miejscu światłości, w miejscu szczęśliwości, w miejscu pokoju, skąd ucieka boleść i smutek i westchnienie. Przebacz im, jako dobry i miłujący człowieka Bóg, wszelki grzech popełniony przez nich słowem, uczynkiem i myślą. Gdyż nie ma człowieka, który by żył i nie zgrzeszył. Ty bowiem jedyny jesteś bez grzechu, a sprawiedliwość Twoja jest sprawiedliwością na wieki i słowo Twoje jest prawdą. Albowiem Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem i pokojem zmarłych Twoich sług, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim, nie mającym początku i z najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim duchem, teraz i zawsze i na wieki wieku. Amen. Starotestamentowej księdze proroka Zachariasza w 4 rozdziale, w 6 wersecie słyszymy słowa: nie dzięki sile ani dzięki mocy, ale dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. Te słowa padły w kontekście dwóch mężów, którzy zostali wysłani, by odbudować Jerozolimę, zniszczoną przez najeźdźców. I choć wydawało się, że zabraknie tej siły, bo brakowało ludzi, sił i środków, jednak ten nacisk na wiarę, na ducha, na pomoc Boga sprawił, że cel został osiągnięty. Dziś jesteśmy przecież świadkami podobnej siły wiary, gdzie w czasach, kiedy brakowało sił, środków, znalazł się duch. Pan nasz Boże i Ojcze, dziękujemy Ci za dzieło i życie
marszałka Piłsudskiego, ale także jego rodziców, jego wychowanie. Dziękujemy Ci za to, że potrafił porwać tych żołnierzy, z którym tutaj dzisiaj spoczywa jego serce. Do tych czynów większych niż człowiek często może sobie wyobrazić w swoim własnym życiu, zatroskanym często o tą zwykłą codzienność. Spraw, Panie, byśmy byli również gotowi do poświęceń dla naszej ojczyzny, byśmy mogli ją budować, czcząc w naszej pamięci tych, którzy oddali za nią życie. W Twoje ręce się dobre powierzamy, tak samo jak powierzamy pamięć tych, których dzisiaj tutaj wspominamy przed Tobą. O to wszystko prosimy przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Dziękuję wielebnym księdzom. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odczytanie apelu pamięci, po którym odegrane zostanie hasło Wojska Polskiego. Do apelu pamięci przywoła oficer batalionu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, pani kapitan Gabriela Ochap. Pododdział, baczność! Na ramię, chodź! Prezentuj, chodź! Na prawo, chodź! Bohaterowie polskiego czynu niepodległościowego, mieszkańcy Wileńszczyzny, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci na Wileńskiej Rosie, by u stóp tego mauzoleum skłonić się przed sercem wielkiego Polaka, wybitnego wodza i męża stanu, twórcy czynu niepodległościowego, komendanta Głównego Związku Strzeleckiego, komendanta pierwszej Brygady Legionów Polskich, naczelnika państwa, zwycięskiego naczelnego wodza oraz pierwszego marszałka Polski i generalnego inspektora sił zbrojnych. 150. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego oddajemy również cześć jego matce, Marii Piłsudskiej z Bielewiczów, która wychowała syna w duchu patriotycznych wartości i umiłowania ojczyzny. Upamiętniając dziś naszego narodowego bohatera, przywołujemy pamięć wszystkich rodaków, którzy na jego wezwanie stanęli do walki o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej, składając na jej ołtarzu największą daninę, swoją krew i życie. Wzywam was, córki i synowie narodu polskiego, którzy w trudnych czasach zaborów nigdy nie przestaliście wierzyć w odrodzenie państwa polskiego. Przywołuję członków organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej, konspiratorów Związku Walki Czynnej, członków Związków Strzeleckich, Towarzystwa Strzelec, Polskich Drużyn Strzeleckich, Drużyn Bartoszowych, Drużyn Podhalańskich, Polowych Drużyn Sokoła oraz młodzież szkolną i akademicką, którzy przed wybuchem I wojny światowej stali się zalążkiem odrodzonego Wojska Polskiego. Stańcie do apelu! Bohater! Wołam wszystkich polskich patriotów, idących wraz z Józefem Piłsudskim szlakiem ku niepodległości, dając przykład innym, jako przodownicy walki narodu polskiego o niepodległość ojczyzny i przynosząc jej wolność w listopadzie 1918 roku. Stańcie do apelu! Przywołuję strzelców i drużyniaków żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, która pierwsza przestąpiła granicę rosyjskiego zaboru jako czołowa kolumna Wojska Polskiego idącego walczyć za oswobodzenie ojczyzny
stańcie do apelu. Do apelu! Wołam żołnierzy pierwszej Brygady Legionów Polskich, którzy rzucili swój życia los na stos. Wzywam was, waleczni legioniści, którzy ponieśliście do walki biało-czerwone sztandary i nowy liść Wawrzynu, wpletliście do wieńca sławy polskiego żołnierza. Przywołuję bohaterów, którzy przelewali krew w bojach pod Laskami Anielinem, Krzywopłotami, Łowczówkiem, Konarami, Kostiuchnówką, nad Styrem i Stochowem oraz w Karpatach Wschodnich. Wołam członków Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy tworzyli konspiracyjne zręby polskiej armii. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas wszystkich żołnierzy polskich, walczących o odzyskanie niepodległości na polach bitew I wojny światowej. Wzywam żołnierzy korpusów polskich w Rosji, Dywizji Syberyjskiej, Legionu Puławskiego, Legionu Bajończyków i Błękitnej Armii, którzy zjednoczyli się w szeregach odrodzonego Wojska Polskiego pod komendą Józefa Piłsudskiego. Stańcie do apelu. Wołam wszystkich rodaków, którzy krwią i ofiarą życia wykuwali niepodległość oraz granice II Rzeczypospolitej. Przywołuję żołnierzy samoobrony kresowej, obrońców Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, waleczne Orlęta Lwowskie oraz powstańców wielkopolskich i śląskich. Stańcie do apelu! Do apelu! Wzywam żołnierzy odrodzonego Wojska Polskiego pod dowództwem marszałka Józefa Piłsudskiego, którzy bronili odzyskanej niepodległości, stawiając czoła bolszewickiej nawale. Przywołuję wszystkich dowódców odrodzonego Wojska Polskiego, oficerów, podoficerów i szeregowców. Wasz bagnet, wasza szabla, wasza pierś i krew odparły wszędzie zwycięstwo nieprzyjaciół. Stańcie do apelu! Wołam legendarnych zwycięzców Bitwy Warszawskiej, uznanej za 18. decydującą bitwę w dziejach świata, która ochroniła odradzającą się Polskę przed zagładą i powstrzymała marsz rewolucji komunistycznej na zachód. Wzywam obrońców Przedmościa Warszawskiego spod Radzymina i Ostrowa, bohaterów spod Nasielska i Czarnowej Góry, uczestników przeciw uderzenia z Nadwieprzem oraz żołnierzy broniących Płocka, Lwowa i Zadwórza. Wołam walecznych kawalerzystów z Komarowa, obrońców Armii Konnej oraz bohaterów Bitwy Niemieńskiej, którzy zadali decydujący cios wrogowi i przypieczętowali wspaniałe zwycięstwo odniesione pod Warszawą. Stańcie do apelu! Bohater! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudskim, który w okresie zaborów rozwijałeś ruch niepodległościowy, by podczas I wojny światowej czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania, a później dać Rzeczypospolitej wolność, granice, moc i szacunek. Dziś wolna, suwerenna i niepodległa ojczyzna, której poświęciłeś całe swoje życie, nigdy nie zapomni o twych zasługach i z dumą składa ci należny hołd. Stań do apelu! Wołam was wszystkich, znani i nieznani żołnierze polscy, polegli w bojach, zmarli z odniesionych ran, zamordowani oraz zaginieni w długiej i krwawej drodze wiodącej do wolnej i niepodległej ojczyzny. Stańcie do apelu! Do apelu! Do was zwracam się potomni. Zachowajcie w swych sercach i pamięci
marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wszystkich żołnierzy polskich tworzących zręby państwa polskiego, naszych ojców i dziadów walczących o wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Ich poświęcenie oraz ofiara krwi i życia złożona w imię najwyższych dla każdego Polaka wartości, Boga, honoru i ojczyzny, nie były daremne. Niech ich postacie i bohaterskie czyny zapisane złotymi zgłoskami w Księdze Chwały i Sławy Oręża Polskiego będą dla was przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do Rzeczypospolitej oraz służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy i funkcjonariuszy, urzędników, duchownych i obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Stańcie do apelu. Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę Sił Powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego Sił Zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Karwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Bucha, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu. Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu. Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu. Salwa honorowa. Oddział, baczność, na ramię, stań, do nogi, stań, oddział, chodź, do salwy honorowej, trzema, honoruj, salwą, stań, salwą, stań. Oddział, spódź! Oddział, baczność! Na ramię, tań! Prezentuj, tań! Na prawo, patrz!
Oddział, baczność, na ramię, tań, do nogi, tań, oddział, chodź. Szanowni Państwo, już za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńców związanych z kwiatów na płycie mauzoleum matki i serca syna.